Ponad 40 młodych, aktywnych mieszkańców naszego regionu uczestniczyło w Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi w Bachotku na Pojezierzu Brodnickim. Projekt zrealizowany został przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundację Kuźnica. Przedstawiciele tych organizacji zaproponowali także współpracę z Brandenburgią w ramach projektów unijnych, Starostwu Brodnickiemu oraz gminom Brodnica, Brzozie i Zbiczno. Europejska Akademia Młodych Liderów organizowana wspólnie z przedstawicielstwem Komisji ma przygotować nowe kadry do działalności społecznej i tutaj się spotkała grupa kilkudziesięciu młodych ludzi z Pomorskiego, z Mazowieckiego, Warmii i Mazur i zasadnicza grupa z Kujaw i pracują wykładowcy, eksperci Komisji Europejskiej i pomagają tych ludzi przygotować się do aktywnej działalności społecznej i politycznej. My nie chcemy wychodzić do młodych ludzi i opowiadać im, co mają robić, a bardziej biorąc to, co oni, jakie doświadczenie lokalnie mają, wspierać ich w tym. I to są, tak jak wspomniałem, to mogą być jakieś wydarzenia sportowe. Często były to też takie bardzo lokalne, tematyczne wydarzenia. Albo konkursy dla szkół, coś z przedszkolami. To jest tak naprawdę, zależy od inwencji i kreatywności tych młodych ludzi. Dzisiaj mamy wyjątkowe wydarzenie, po raz pierwszy mamy możliwość spotkania się i porozmawiania na temat możliwości rozwoju relacji polsko-niemieckich, w szczególności z rejonem Brandenburgia, który reprezentuję jako koordynatorka pełnomocnika do spraw partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę i regiony przygraniczne. Trzy priorytety, które będą tematami naszej dzisiejszej rozmowy. Wzmocnienie współpracy w obszarze administracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury. Oczywiście ważnym aspektem naszych rozmów będzie również wzmocnienie współpracy dotyczącej wymian młodzieży i organizacji projektów polsko-niemieckich.